Ida, tak się złożyło, że dzisiaj na tej scenie wystąpił Krystian Ochman. Był też Gromi i w jury zasiadał Rafał Brzozowski. No i właściwie wszystkie te osoby mają taki element wspólny, czyli występowały na... O, widzisz? Tak, dokładnie. Na Eurowizji. I tak się teraz zastanawiam, jaką ty miałaś dowolność w momencie podawania punktów na tegorocznym konkursie? Nie mam żadnej dowolności, to nie ja daję punktację, nie byłam w jury, w składzie jury były inne osoby, ja dostaję, to tak jest bardzo oficjalne, ponieważ jest to Eurowizja, wielkie wydarzenie, dostaję taką kartkę podpisaną bodajże przez notariusza, chyba jeszcze inne osoby, z punktacją dla 12 krajów właśnie najwyżej ocenionych i na dole jest ten kraj, który jest najwyżej oceniony, więc to jest bardzo takie wręcz biurokratyczne. Wszystko musi być czarno na białym i nie może być tam żadnych takich po prostu szarych stref, więc szczerze mówiąc nic nie miałam wspólnego z tym, ile punktów dostał jaki kraj. Ale nie, no to domyślam się, że tutaj nie możesz na przykład sobie zarządzać punktacją, tylko no tak myślę o tym, tak myślą. Że zarządzasz punktacją? Tak. Nie, no to taka ważna. To byłoby coś, myślę, ale nie, no wiemy, że tutaj wszystko się odbywa jak najbardziej zgodnie z regulaminem. Tylko tak wspominałaś dość dużo o Ukrainie i niektórzy mieli o to może nie żal, ale zastanawiali się dlaczego. To trzeba było się ich spytać. Moim zdaniem to, co się dzieje na Ukrainie, dotyczy nas wszystkich. To jest bardzo ważne, żeby o tym właśnie mówić, że my jesteśmy solidarni z Ukrainą, bo jesteśmy i pokazujemy tę naszą siłę polską w tym momencie, ale ta wojna dotyczy całego świata. To jest walka o naszą wolność taką wspólną i myślę, że to jest taki temat, który powinien nas łączyć, a nie dzielić i tego pragnę naprawdę z całego serca, ale muszę powiedzieć, że dostałam tak strasznie dużo tych cudownych wiadomości, bardzo dobrych i również tych ze strony właśnie Ukraińców mieszkających w Polsce, więc to dało mi też bardzo dużo siły i zrozumienia, takie podziękowania, więc myślę, że to zawsze są dwie strony medalu, natomiast niech to będzie temat naprawdę, w którym jesteśmy wspólnie silni.